15 grudnia Kościół wspomina świętą Virginię Centurione Bracelli. Virginia przyszła na świat 2 kwietnia 1587 roku w bogatej rodzinie szlacheckiej w Genui we Włoszech. Jej ojciec sprawował w mieście urząd doży przez 2 lata. 2 dni po urodzeniu była ochrzczona. Matka, choć żyła krótko, przekazała jej wiarę i wychowała religijnie. W wieku 15 lat posłuszna woli ojca, ale wbrew swojemu pragnieniu, bo od dzieciństwa chciała być siostrą zakonną, została wydana za mąż, za męża rozpustnika. W wieku 20 lat została wdową z 2 córkami. Teraz już zdecydowanie sprzeciwiła się propozycji ojca na ponowne małżeństwo. Złożyła ślub do zgodnej czystości, a następnie zamieszkała w domu teściowej. Zajęła się wychowaniem córek i administrowaniem należnego im majątku. W miarę możliwości, nie zaniedbując przy tym córek, pomagała ubogim i wiele czasu się modliła. Ciągle była kontrolowana przez ojca. Gdy córki założyły rodziny, mogła wiele czasu poświęcić na dzieła dobroczynne. Opiekowała się dziećmi, ludźmi starszymi, chorymi i szczególnie marginalizowanymi. Finansowała tę działalność z własnych środków. Gdy na przełomie roku 1624 i 1625 wybuchła wojna, która zwiększyła ludzką biedę, przyjęła do swojego domu 15 młodych osób. Po śmierci teściowej w 1625 roku przyjmowała zgłaszające się młode kobiety. Nawet sama wynajdowała je w dzielnicach niecieszących się dobrą sławą, zabierała je do swojego domu, by zapewnić im potrzeby życiowe i ustrzec przed demoralizacją. Powołała stowarzyszenie 100 pań miłosierdzia, które odwiedzały i pomagały chorym w ich domach. Wkrótce wynajęła klasztor dla swoich podopiecznych. Nie zadowalała się tylko zabezpieczeniem dachu nad głową, ale troszczyła się również o formację duchową. Sama ich katechizowała, a także uczyła różnych zawodów, by mogli podjąć pracę zarobkową. Założyła zgromadzenie córek Naszej Pani z Góry Kalwarii, które kontynuowały jej pracę wśród ubogich, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym. Virginia, ponieważ cieszyła się dużym autorytetem, mediowała i godziła zwaśnione rody w mieście i łagodziła różne konflikty. Zmarła w opinii świętości 15 grudnia 1651 roku. W homilii podczas mszy świętej kanonizacyjnej święty Jan Paweł II krótko scharakteryzował jej charyzmat, dar, którym służyła Kościołowi. Miłość ożywiała błogosławioną Virginię. Wypełniając polecenie Jana Apostoła, chciała kochać nie tylko słowem czy językiem, ale czynem i prawdą. Choć należała do rodziny arystokratycznej, ofiarnie i z wielkim zapałem apostolskim troszczyła się o najmłodszych. Jej owocne apostolstwo wyrastało z bezwarunkowego podporządkowania się woli Bożej, nieustannej kontemplacji i posłusznego wsłuchiwania się w słowo Pana. Zakochana w Chrystusie i ze względu na Niego gotowa poświęcić się braciom, święta Virginia pozostawiła Kościołowi świadectwo świętości prostej i owocnej. Jej przykład odważnej wierności ewangelicznej budzi wielki podziw również u ludzi naszych czasów. Często mawiała, że jeśli Bóg jest jedynym celem, można przezwyciężyć wszystkie przeciwności i pokonać wszelkie trudności. Jej beatyfikacji 22 września 1985 roku oraz kanonizacji 18 maja 2003 roku przewodniczył święty Jan Paweł II. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, źródło wszelkiego dobra, który czynisz nas uczestnikami Twojego życia, dziękujemy Ci za to, że obdarzyłeś świętą Virginię żywym płomieniem miłości do Ciebie i do braci, przede wszystkim do biednych i bezbronnych, którzy są obrazem Twojego Syna ukrzyżowanego. Pozwól nam żyć według Twego miłosierdzia i przebaczenia i za jej wstawiennictwem udziel nam łask, o które Cię teraz prosimy, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się